o wieży. Na kluczowych frontach da się zauważyć stagnację. Jednak należy nadmienić, że rosyjskie wojska weszły do Chersonia i otoczyły Mariupol. Nad Morzem Czarnym agresor rozmieszcza siły uderzeniowe i prawdopodobnie przygotowuje się do desantu. Wyraźne spowolnienie nastąpiło na kierunku kijowskim. Natomiast Ukraińcy przystąpili do pierwszej ofensywy podczas tej wojny. Ukraińska 95. Brygada weszła do miasta Chorliwka w rejonie donieckim i walczy ze stacjonującymi tam okupantami. To są tereny okupowane od 2014 roku. Wyzwolenie Chorliwki byłoby wielkim sukcesem i skutkowałoby wzrostem morale ukraińskiego wojska. Obrazem dnia była zniszczona kolumna rosyjskich pojazdów w Buczy pod Kijowem. Ponadto Ukraińcy informują o ataku na Żytomierz. Celem uderzenia były budynki mieszkalne, zginęły 4 osoby, w tym dziecko. W nocy przeprowadzony został rosyjski desant w okolicy szpitala wojskowego w Charkowie. Miasto kolejny dzień znajduje się pod ostrzałem rakietowym. Tu warto zauważyć, że jeszcze niedawno Rosjanie stanowili 1/4 mieszkańców tego miasta. A w 2014 roku podczas Euromajdanu to Charków wzywał do przywrócenia prorosyjskiego prezydenta Janukowycza, który notabene teraz ma być szykowany na nowego marionetkowego przywódcę. Jeśli Kreml zdecydował się zdusić najbardziej prorosyjski duży ośrodek miejski na Ukrainie, to jest przykładem, że początkowe plany nie powiodły się i musiały zostać zweryfikowane. Strona rosyjska po raz pierwszy przyznaje się do konkretnych strat i to poważnych. 500 zabitych, 1600 rannych. Strona ukraińska szacuje je na ponad 10 razy wyższe, blisko 6000 zabitych. Ponadto Ukraińcy podali, że w wyniku walk poległo już ponad 2000 cywili. Wiele z tych śmierci to wynik celowych ostrzałów dzielnic mieszkalnych. Ukraińcy zło dobrem zwalczają. Pokazują wsparcie, podają ciepłą herbatę i zupę jeńcom wojennym. Pozwalają dzwonić do rodzin. Говорю на территории Украины. Мам, потому что я в плену, понимаешь, я к агрессору все пришел. Dopuszczają nawet możliwość spotkania z rodziną, o ile rosyjscy krewni przyjadą spotkać się z nimi do Kijowa. Oczywiście to humanitarne podejście ma również wymiar pragmatyczny. Wojsko o niskim morale jest wtedy bardziej skłonne do poddania się. Z kolei matki rosyjskich żołnierzy to potencjalnie głośna tuba w Rosji prawdy o wojnie na Ukrainie. Każdy kolejny dzień przynosi kolejne nagrania opuszczonego rosyjskiego sprzętu, często w pełni sprawnego i z paliwem w baku. Ukraińcy zdołali już przechwycić i włączyć do swoich sił m.in. system artylerii rakietowej TOS-1, wart 25 milionów dolarów system rakiet kierowanych TOR-M2, czy czołgi T-72 i nowsze T-80. Na tym ostatnim Ukraińcy urządzili sobie wesołą przejażdżkę. Kacacki tank posłuży Ukrainie, bla. To wszystko jest zwiastunem niskiego morale żołnierzy rosyjskich, niejasności celów operacyjnych czy braku dobrej komunikacji z dowództwem. Na to ostatnie są twarde dowody. Pojawiają się informacje na temat tragicznego stanu łączności stosowanej przez rosyjskie oddziały. Okazuje się, że w działaniach prowadzonych na Ukrainie agresor może posługiwać się cywilnymi radiostacjami i telefonami komórkowymi. Sprawia to, że komunikacja pomiędzy jednostkami jest przechwytywana nie tylko przez armię ukraińską, ale także przez radioamatorów. Dowodem na to mają być nagrania, które trafiły do sieci. Dowiadujemy się z nich o kłopotach z zaopatrzeniem i koordynacją działań. Posługiwanie się nieszyfrowaną łącznością miało prowadzić do sytuacji, w której zagłuszano rosyjską korespondencję podczas walk, co znacznie utrudniało działania. Ponadto Amerykanie dodają, że w działaniach rosyjskich, cytat, zdaje się brakować integracji piechoty, lotnictwa i sił rakietowych. Szczególnie zastanawiający jest brak istotnego zaangażowania rosyjskiego lotnictwa. Być może Rosjanie cały czas obawiają się ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Dzisiaj ukraiński system S-300 strąciły 2 rosyjskie Su-35, natomiast Ukraińcy stracili w walce MiG-29. Ogółem doniesienia amerykańskiego wywiadu często znajdują potwierdzenia w rzeczywistości. Sam wybuch wojny, o czym od dawna mówili, czy ataki rakietowe na miasta, przed których dokonaniem ostrzegali rosyjskich dowódców. I to również US Intel donosi, powołując się na źródła z bliskiego kręgu Putina, że władca na Kremlu, mimo że nie sprawia wrażenia mentalnie niestabilnego, to doświadcza wybuchów złości w związku z nieudolną operacją wojskową oraz ze skalą potępienia międzynarodowego. To dzisiaj przyjęło kolejny wymiar. ONZ przyjęło dzisiaj większością 2/3 głosów rezolucję potępiającą rosyjską inwazję na Ukrainę. Ze 190 członków tej organizacji zabyło 100... No zobaczmy. To są wstrzymane, tak? Algieria, Armenia, Bangladesz, Boliwia, Burundi, Chiny, Kongo, Kuba, Salwador, Indie, Iran, Irak, Kazachstan, Kirgistan, nie wiem co to jest, Laos, chuj wie co to jest, Madagaskar, Mali, Mongolia, Nambia, Mozambik, Nikaragua, Pakistan, Południowa Afryka, Południowy Sudan, Sri Lanka, Sudan, Tadżykistan, Uganda, chyba Tanzania to jest, Wietnam, Zimbabwe, Syria, Północna Korea, Erytrea, Białoruś, Rosja. To 41 państw, a przeciw tylko 5. Sama Rosja, Białoruś, Erytrea, Korea Północna czy Syria. Iście doborowe towarzystwo. 34 państwa wstrzymały się od głosu, m.in. Chiny czy Indie. Za rezolucją nie byli nawet tak bliscy sojusznicy Kremla jak Wenezuela, Kuba czy były republiki sowieckie. Wsparcie ze świata płynie nie tylko z czystego świata dyplomacji, ale materializuje się do twardych liczb. Powołany przez Zeleńskiego Legion Międzynarodowy zaczyna się formować. Pierwsze informacje mówią, że chętnych jest już 1000 żołnierzy z całego świata, w tym 70 Japończyków czy 400 Szwedów. Zapowiadane są kolejne dostawy broni. Bardzo znacząca dostawa ma dotrzeć z Niemiec. Berlin ma dostarczyć 1000 sztuk broni przeciwpancernej oraz 500 wyrzutni Stinger do walki z rosyjskim lotnictwem. A jeszcze tydzień temu jedyne co Niemcy byli skłonni dostarczyć to 5000 hełmów. W sieci pojawiły się kolejne informacje na temat działań mających utrudnić ruchy rosyjskich wojsk na Białorusi. Oprócz ataku na systemy informatyczne odpowiedzialne za zarządzanie ruchem kolejowym, miało dojść do aktów sabotażu na urządzenia sterowania, odpowiadających za działanie semaforów i rozjazdów na wybranych odcinkach linii kolejowych, np. Ostankowicze, Żert w obwodzie chomelskim. O ile ta informacja okaże się prawdą, jeszcze bardziej poważne w skutkach mógł być kolejny atak hakerski.
Agencja Ukrinform poinformowała, że w wyniku ataku hakerskiego grupy powiązanej z Anonymous, agencja kosmiczna Roskosmos straciła kontrolę nad własnymi satelitami szpiegowskimi. To nie tylko utrata rozpoznania z powietrza, to są potencjalnie twarde miliardy dolarów straty dla Kremla. Jednak niestety jest to informacja ciężka do zweryfikowania. Trwa informacyjna wojna psychologiczna. W tej bierzemy udział nawet nieświadomie. Użytkownik Twittera Mateusz Fafiński zwrócił uwagę, jak ważny aspekt psychologiczny mogą mieć zamieszczane przez wszystkie media na świecie mapy inwazji. Rosyjskie wojska posuwają się do przodu, a my na mapach prezentowanych w internecie czy telewizji widzimy coraz więcej czerwonego obszaru, opisanego jako terytoria zajęte czy okupowane. Taka prezentacja w rzeczywistości wprost służy interesowi Kremla. Im więcej czerwonego, tym bardziej zwycięska Rosja przed do przodu i bardziej zdemotywowani mogą być obrońcy kraju. Tymczasem fakt, że rosyjskie wojska wkroczyły do danego miasta czy obszaru, nie jest bynajmniej równoznaczny ze skuteczną okupacją czy zajęciem tego terytorium. To dalej jest kontestowane. Pojawiają się dziesiątki nagrań, jak woli okupantów przeciwstawiają się cywile, gołymi rękami opierając się czołgom. Z kolei Rosjanie nie mają wojsk policyjnych, które sprawowałyby skuteczną kontrolę nad tymi terenami. Chociaż to może się zmienić. Jednym słowem, w przypadku wojny i wszechogarniającej informacji, nawet mapy mogą mieć wpływ na walkę. Tymczasem w Rosji władza zakłada coraz większy kaganiec na prawdę. Zamykane są ostatnie, nawet minimalnie, liberalne media jak radiostacja Echo Moskwy. Rozważane jest zbanowanie platformy YouTube. Natomiast do ruchów znanych z książki 1984 Orwella przymierza się rosyjskie Ministerstwo Prawdy, to znaczy edukacji. Zapowiedziało, że jutro odbędą się ogólnokrajowe lekcje na temat, cytat, misji wyzwolenia Ukrainy. Rosjan i Białorusinów do wyjścia na ulicę namawia Aleksiej Nawalny. Niemniej póki co niestety nie ma wielu przykładów, które świadczyłyby o tym, że przewrót w Rosji jest prawdopodobny. W tym momencie warto zwrócić uwagę, że rosyjskie służby próbują destabilizować sytuację również w Polsce, wykorzystując w tym celu kryzys migracyjny. W efekcie okazuje się, że wydarzenia na granicy z listopada zeszłego roku były dla Kremla testem tego, co dzieje się teraz. Jednak Polacy i szerzej Europejczycy z otwartym sercem witają osoby uciekające z pogrążonego w wojnie kraju, a Polacy jednoczą się w niesieniu pomocy. I u nas w domu wczoraj pojawiły się 4 kobiety i mała 2-letnia dziewczynka, które z granicy przywiózł mój ojciec. 2 z nich zostawiły na Ukrainie mężów, którzy walczą teraz o ojczyznę. Mimo to coraz częściej pojawiają się w polskich mediach niesprawdzone informacje, których celem jest destabilizacja naszego kraju. Należy to wyraźnie podkreślić, zachować spokój i piętnować piątą kolumnę Kremla, która działa w Polsce. Nie dajmy się wykorzystywać, nie szerzmy niesprawdzonych informacji, nie siejmy paniki. Po tygodniu od rozpoczęcia walk można pokusić się o podsumowanie pierwszego etapu wojny. Nie można nie zauważyć, że sytuacja wojskowa Ukrainy jest bardzo trudna. Pomimo oporu stawianego przez armię i ludność cywilną, wojska rosyjskie posuwają się naprzód. Sytuacja Kijowa nie jest jeszcze nierozstrzygnięta. Wydaje się, że agresor najpierw chce rozprawić się z oporem stawianym przez Charków. Zniszczenie tego miasta ma stanowić wiadomość dla mieszkańców stolicy, czym może zakończyć się ich zaangażowanie w obronę. Woli i determinacji do obrony Ukraińcom nie zabraknie. Jednak pomimo załamania się pierwotnego planu ataku, Rosja posiada zasoby, które umożliwiają jej pokonanie Ukrainy. Dowództwo rosyjskich sił zbrojnych otrzymało zadanie, które będzie chciało wykonać bez względu na koszty i poniesione straty. Czas weryfikuje również pewne decyzje polityczne. Jako duży błąd, o czym przed wojną alarmowali Amerykanie, można poczytać bierność Ukraińców w przygotowaniach do inwazji. Zelenski postanowił nie dokonywać powszechnej mobilizacji, by nie dać argumentów Moskwie. Niestety decyzja podjęta była już znacznie wcześniej. To mogło sugerować przechwycone przez Ukraińców rzekome plany ataku, w teorii zatwierdzone 18 stycznia. Plan inwazji zakładał operację od 20 lutego do 6 marca. Można było zaminować podejście na kluczowych kierunkach, przede wszystkim na północy od Kijowa, postawić zapory, przygotować ładunki wybuchowe, jednym słowem zrobić wszystko, by spowolnić atak przeciwnika. Jedność Kijowa mogła zachęcić Rosjan. Gdyby nie dostawy uzbrojenia last minute z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, dzisiaj mogło być już po sprawie. Z drugiej strony nadzieję niesie wysokie morale ukraińskiego wojska i niski agresora, chaos w rosyjskich szeregach i kolejne dostawy broni na Ukrainę. Stopniowo działać będą również sankcje, choć ich wpływ nie będzie miał wpływu na wydarzenia na froncie. Chyba że przyczynią się do ustępstw ze strony Kremla, choć komunikaty płynące z Moskwy póki co na to nie wskazują. Ta wojna może się szybko nie skończyć. Dlatego też chciałbym poinformować, że to ostatnia z dziennych analiz prezentowanych na tym kanale. Ten tydzień to był maraton pracy, którego z uwagi na ograniczone zasoby, czyli 2 osoby, nie jesteśmy w stanie kontynuować. To nie oznacza, że przestaniemy je tworzyć, a jedynie, że będą ukazywać się bardziej nieregularnie. Póki co naszą uwagę dalej będziemy wyłącznie poświęcać wojnie na Ukrainie. Przy okazji witam wszystkich nowych widzów na kanale. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli porozmawiać o bardziej przyjemnych rzeczach. Polska Akcja Humanitarna prowadzi zbiórkę na sfinansowanie działań przy... To sądzę, ale co? Czekajcie, za chwilę będę, dajcie mi minutkę. Ale mam notikus.